leci. Dobra, siemanko, zbadamy las dalej. Zrobimy sesję z SB7 Homemade. To co, zaczynamy, nie? No zaczynamy. Lecimy. Aj, no to lecimy i przez cały las. Zobaczymy, co tu będzie. Mam nadzieję, że może coś będzie. A ja nie wiem. Trzeba zobaczyć. 3 dni pod rząd śledztwo. Na jednym... Kurde, mnie już jedno nawiedza z domu oficera, wam powiem, drugi sen, ta sama postać. Gdzie my wczoraj byliśmy? Byliśmy w... Biuchowie, w Radaszu. W Biuchowie, to w ogóle nas wyzwali. Usłyszeliśmy na wy. I musieliśmy wyjść stamtąd, bo... No właśnie. No bo ta postać jakaś dziwna była, wklęła do nas. W Radaczu zamknięte, po nas też dobrze tam straszy. Zobaczymy. Dobra, zaczynamy, przyjdziemy. Nie? Dobra. No, idziemy tu bliżej bunkra, zobaczyć, co się tutaj wyprawia. Czy ktoś tutaj jest? A na razie nic nie ma, jak widzicie właśnie. Ale trzeba luknąć. I teraz to ten bunkier, co było w poprzednim odcinku właśnie. To jest inna ekipa. Inna ekipa, właśnie, tylko nie ma właśnie montażysty. Montażysta jest niestety niedostępny. Dobra, zaczynam. Przychodzimy w pokoju, chcemy się tylko skomunikować. Jak ci na imię? Ilu was jest? Osiem. Ośmiu. Jak macie na imię? On powiedział? Nie wiem właśnie. Możesz jeszcze raz powtórzyć? To usłyszę, wypierdę. Głośniej i wyraźniej. Wiemy tyle, że jest ośmiu. Co to jest za miejsce? To są głosy po trzecie. No. Czyli coś tu jest. Tu jest właśnie tutaj na pewno. Jak zginęliście? Próbują, ale... Śmierć naturalna, czy jaka? Porozmawiajcie z nami. O kurwa. Trzeci raz to są... Co było? I coś powiedział konkretnego. Jeszcze raz powiedz. Nie zrobimy wam krzywdy. Chciałbyś, nie? Nie, nie chciałbym wam zrobić krzywdy. Chciałem z wami porozmawiać. Pod jedynką? Coś się dłużyło. Jeszcze raz powtórz, wyraźniej, głośniej. Co chcesz powiedzieć? A chodź tu bliżej trochę. Który dzisiaj mamy rok? 3? Coś 7. Coś 1107. Tysiąc... Powiedz jeszcze...
kurwa. Powiedz jeszcze raz. Powtórz wyraźniej, głośniej. Jeszcze człowiek z ekipą, coś. Który mamy dzień? Sobota? Podajcie swoje imię. Tomek? Ja słyszałem Tomek. Coś się dłużyło właśnie. Ty co kucyna? Chuj, co się tu dzieje? Proszę, powiedz jeszcze raz, jak macie na imię? Nie idę. Jakieś zakłócenia. Nie wiem. Ale ten bunkier jest nawiedzony. Ci się głosów wcześniej był. Znowu. I to już kolejny raz. Tu jest jakaś fala, my je złapaliśmy. Może ta. Ale te niektóre to są normalnie ten głos, co? Pogadaj z nami! Co to jest za miejsce? Schron! O kurwa. Ilu was jest? Podaj liczbę. Co was tutaj trzyma? Jak tutaj trafiliście? Jeszcze raz powtórz. Radio. A nie, skąd to jak... Schron. Ile macie lat? To już chyba falę łapiemy, wiesz? Już falę właśnie. Bo gdzieś tu chyba musi być radio. Ale ten schron i 8 to mnie zaskoczyło. Idziemy dalej. Mnie to samo właśnie. Dobra, opuszczamy to miejsce. Pozwól nam odejść. Odchodzimy z pokoju. Idziemy dalej szlakiem. Jeszcze mamy przed sobą dwa bunkry. Dzisiaj tak eksperymentalnie. Ajaj. Trochę nam się właśnie ekipa zmieni. Montażysta chyba odejdzie. Nie z przyczyn ataszmentu, tylko rodzinnych. Niestety rodzinnych. Będę chyba... No cóż, nowa ekipa będzie. Nowe przeżycia, nowe odcinki. No i cóż, co tam jeszcze? No postaramy się, żeby dalej to utrzymać i mam nadzieję, że nas będzie się dalej dawać suby i dawać lajki. Ja fajnie, jak w tym lesie może łatwo się zgubić. Czy może ktoś tutaj się przedstawić? Czy jest tutaj jakaś siła? Prawda. Dlaczego? Proszę. Podajcie swoje imię. Aszuj. Tu? Olek?
Powtórz jeszcze raz, wyraźniej. Nie wiem. Na przykład? O. Telefon ci się zawiesza. Co się włączył? O. Pierdolę, ty. Sami widzicie. Coś wpłynęło na nas sprzęt właśnie. Czekaj. A nie by takie zwykłe. Nie wpływaj na nas sprzęt, proszę. Kurwa, co jest? Rudy? Miernik pola magnetycznego sprawdzę. Czy możesz podejść do nas? Uruchom to urządzenie. Ilu was jest? Czy możesz podejść do nas? Uruchomić to urządzenie? A wy to kto? A my to kto? A my? Łowcy duchów. Naprawdę? Tak. Nie wierzę. No to uwierz. Nie wiem. Znowu to samo. No sorry. Co on powiedział? Nie wiem, właśnie. No sorry, że was tu tak często odwiedzamy, ale... Nic wam nie zrobimy. Ciekawi. Chcemy tylko pogadać. Nie cisza. Dobra, idziemy dalej. Czy jest tutaj jeszcze ktoś? Nie wiem. Nie, nie, nic nie wskazuje na to, że ktoś tutaj. Nie, idziemy dalej, zobacz. Co? Coś było właśnie. Ty, to jest trzeci głos chyba. Powtórz jeszcze raz. Nie wiem co to było, ale... A wy to kto? Łowcy duchów. Łowcy duchów, naprawdę? To, ale to było dobre akurat. No, to właśnie to udało. Nie wiem. Czy jest jakaś siła tutaj? Nie. Tak, aby... Tak jakby, kurwa, nie, nie. Jest, a tutaj nawet. Nie wiem, nic nie ma. Słyszycie sami, że tutaj nie masz. Kurwa, myślałem, że tam dzik jest. Nie ma, pojedyncze jakieś takie. Tutaj? Może tu sprawdzić. Akurat pogoda nam opisuje, więc można sprawdzić. Coś się ruszyło tam. Serio? Tak. Czy jest jakaś ta siła? Kurde, co szarego tam było w tym oknie. Czekaj, może ty główkę wezmę. Menel! Słyszałem identyczny menel. No serio, ty.
A kiedy był? Mogę tutaj wejść, pogadać. Powtórz jeszcze raz. Radio. Jak ci na imię? Ilu was tutaj jest? Podaj liczbę. Ty, chyba ktoś tu był ostatnio, dobrze mówił. Czy możesz się tutaj ktoś przedstawić? Ja mam na imię Bartek. A ja Piotrek. Tymczasowa chodzi była. Co was tutaj trzyma? Jak zginęliście? Nie ma. To może było tylko tu. A chodźcie na zewnątrz. No to tylko wiecie, z magazyn tylko. Menela, może ktoś tu był z Meneli? Ty wasze. I ktoś tam chyba powiedział. Co? Przez te rady ktoś powiedział spierdalaj ciota. Nie będę gadał z agresywnymi bytami. No i cóż, spierdalaj. No to idziemy. Dobra, opuszczamy cię. Widzicie? Drugi raz na agresywne byty natrafiliśmy. Ja się słyszałem. Ciota. Nie, jaki typek ty. Dobra, kit z nim. Co? Nie wiem. Nie będę się z kimś wyzywał. Gówno. Co? Coś było ciota. No, wygląda jakby coś tam stało. Kurwa, ludzie tam są. Nie idź za nami. Nie chcę siedzieć, kurwa. Co to tak? Ludzie tam, kurwa. O, ja pierdolę. Nie to mogę zrobić, chuja się mogę. Nie lecimy. Co dalej? Dalej, nie? Dobra, to na razie weźmy ciszę. Kurde, tego trzeba to jest blisko ich. A ja się nie pamiętam, gdzie ten trzeci był. Jak sami słyszeliście, to się nas wyzwał od cioty wypierdalać. No kurwa ty. I w ogóle ktoś się pytał, kim my jesteśmy. Ja powiedziałem łowcy duchów, naprawdę? Nie wierzę. No a widzicie, no jednak. Jednak coś tu jest. Jednak naprawdę coś tu jest. Może też i fale mogą wpływać tam gdzie nie. Ale no nie sądzę, no o treści ciota, wypierdalaj gówno. Ciota to... Kurwa, ciota tam była, no. Co tam jeszcze? To... Nic chyba już właśnie na tych o treści. To ja wątpię, żeby ktoś tak mówił. Dobra, sprawdzimy trzeci bunkier. Ale już się boję, że nas tam ktoś kurwa z tego właśnie gałąź podniesie i powie wypieprzać mi sobie. Ja właśnie słyszałem, że tam ktoś powiedział Menel. Ale Menel to było wyraźne, właśnie. Idziemy sprawdzić trzeci bunkier, zobaczyć. No raczej to tu jest w ogóle. Tam jacyś ludzie siedzą. Nie będę tam do nich podbijał. Idziemy sobie przez kurty, nie zauważeni. Spierdalaj, ty, nie będziemy tutaj wyzywał. Nic tak przez ty. No to nie, ja nie będę gadał z agresywnymi bitami. Chodź, zjebano. Bo ty może jakiś kij sobie skołujesz.
Gdzie to było? Tu na górce, tak? Nie wiem. Na razie kamerę zatrzymaj. Jesteśmy przy bunkrze. Trochę weseli, a trochę tacy w strachu. Bo to nas już tu klną. Chyba za dużo ich was tutaj odwiedzaliśmy. Tu w ogóle tutaj szałas tu jest w ogóle. Co się tu kurde dzieje? A ja ani noża, ani nic. Kurwa, tam jacyś ludzie. Nie wiem, czy mi tam śpają, czy co. Nie, musimy przyjść i przesłuchać trochę to. A jest tutaj, dobra. No dobra, odpalę te swoje CB radio. Mamy trzeci bunkier i ostatni na dzisiaj. Ale widok kozacki. Jakby drzew nie było. Może napierdolę to. Jeszcze raz, proszę włączyć. Dobra, to sobie włączę. Tylko trochę ciszej, bo tam są ci jebięci. Nie wiem, kto tam jest. Lepiej ci nie podera ciało. O kurwa, nie ręczę za siebie. Jak z Pejson. Gawa szafa. To najlepszy kurwa. To nie wierzę. Pójdź. Jest coraz ciekawiej. To słuchaweczki. Mamy muzyczkę, jest dobrze. No ale coś. Ale coś nie działa. Ale coś kurwa nie działa. O. Dobra. Dobra jest. O, a co załapało? Jednak. Dobra. To jeszcze raz, kolejna sesja przy kolejnej bunkrze. O, już coś się przybija. Coś szmato. No co jest dzisiaj? Co ty? Jest? Kto nas obserwuje? Świnie? Kto tutaj jest? Przedstaw się. Podajcie swoje imię. Co? Możecie powtórzyć? Przerywa. Ilu was tutaj jest? Siedmiu. Co to jest za miejsce? Schron, widzisz? Schron. Czyli jesteś tu. Podajcie swoje imię. Artur. Ja jestem Piotrek. Artur, jak zginęliście? Śmiercią naturalną. Coś. Który mamy rok? Może nie wiedzą. W tym roku się urodziliście. Ile macie lat? A tam 42 było. Coś mówi? Co to jeszcze się może zapytać? Nie wiem. To jest radio chyba. A bo ktoś nas jest, przy nas nie mówi, nie wiem. Może. Chcesz się coś pytać? Okay. Mam.
którym roku się urodziliście? 88? A w okien. Radio się przebija. Ale to może też być fake z tym, z magnetyzerem. Bo to wiesz, jak na telefonie działa, nie? No, to może być fake, może jednak coś tu jest przy nas. Czy ktoś tutaj stoi obok nas? Czy nas słyszycie? Tak. Bardzo. Bardzo. Tak bardzo. Aż ciężko zapytać, co nie? Dobrze, to... No i teraz... Jakie macie zamiary? Chuj wie! O nie! Ale pozytywne czy negatywne? Pozytywne! To dobrze. Co chcesz się zapytać? No nie. W szoku jestem. Ja sam jestem w szoku. Ale to chyba może już pomału iść. Znajdziesz, nie wiem. Znajdziesz. Dobra, idziemy, bo już jest 27 minut trwa. Dobra, to Artur nie był? Artur. Dobra, to my będziemy opuszczać to miejsce. Pozwolisz nam odejść? Widzisz diabła? Diabłów nie widzę. Coś było. Coś tu do mnie... Jaki diabeł? Czerwonego koloru. Nie widział. Może o nich ten mówi. Nie. O tych. Za co? Z tobą coś. Ze mną? Ja mam buty czerwone. Ty diable ty. A co was tutaj trzyma? Możesz jeszcze raz powtórzyć? Co to jest? Nie wiem. Znowu to sam. Czy jest tutaj jakaś siła demoniczna? Może. Głupota? Sezam jakiś. Dobra. Idziemy stąd. Dobra. To my opuszczamy to miejsce. Pozwól nam odejść. Dobra. Idziemy. Narazka. Na razie. Dobra. Sami słyszeliście, mają w pozytywnych znaczeniach to miejsce. Nie są źli, one są tu diabły, nic nie wiadomo. Fajnie było. Bardzo ciekawie. Bardzo ciekawy las. Nie wiedziałem, że to ale jest... warto wam sprawdzić. Nawet, że tu jest blisko mnie. Ludzie na pozytywnym znaczeniu, więc opuszczamy to miejsce. Trochę ciarki mam i trochę uśmiechu też mam. Więc co? Odcinek taki, jaki jest, taki wrzucamy. Dobra, to na razka. Na razie, trzymajcie się. Do następnego odcinka. Oby. No właśnie.